Jak może pan tak krótko nam opowiedzieć, o czym państwo rozmawialiście na rozpoczęciu naszego zjazdu? Znaczy mój temat dotyczył tych przymiarek do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych i przyznam, że zamiary dobre, tylko że ten sposób, przynajmniej te założenia, które zostały przekazane nie, w tej chwili i czy udostępnione, to są założenia, proszę pani, które mogą budzić niepokój. Po pierwsze, wprowadza się do ustawy ten zapis, który dotychczas był w ustawie o finansach publicznych. Pieniądz należy wydawać w sposób celowy i oszczędny. Oczywiście taki cel dla sektora finansów jest święty, natomiast ustawy nie stosuje tylko sektor finansów publicznych, ale również sektorowcy, nie? Ci, którzy mają obowiązek stosowania ustawy, ale nie są w sektorze finansów publicznych. Inni, którzy pieniądz otrzymają, gdzie u nich jest, proszę pani, jedynie wymóg, przejrzyście, uczciwie, równo prowadzić postępowania, więc to już tak jakby nieprecyzyjne jest określenie. Po drugie, jest to bardzo niepokojący, że tak powiem, przepis w sensie jakby dalszych następstw. Oczywiście to nie jest projekt ustawy, w związku z tym pewnie w projekcie to się da uwzględnić, ale jakoś tak wygląda na to, jakby ustawodawca nie dostrzegał tego problemu, mianowicie jeżeli już pieniądz ma być wydawane oszczędnie, tak jak chce się taką zasadę wpisać do ustawy, to trzeba definicję najkorzystniejszej oferty zmienić. Bo ta definicja nie jest zgodna z definicją unijną. Definicja unijna to jest albo oferta z najniższą ceną, albo oferta, która przez to jest najkorzystniejsza ekonomicznie. U nas natomiast się liczy punkty, które w ogóle nie przekładane są na ekonomikę i potem się okazuje, że wybiera się owszem najkorzystniejszą ofertę w świetle ustawy, ale ona wcale nie jest ofertą najkorzystniejszą ekonomicznie. Nie? Czyli że to sobie trzeba zdawać sprawę z tego, że wiele rzeczy trzeba będzie jeszcze znowelizować i poprawić, żeby po prostu ten system był taki rzeczywiście stały. W tej części pierwszej mego wystąpienia mówiłem o tych zamiarach nowelizacji. W końcu ustawodawca jednak wrócił do tematu, który kiedyś był przed wejściem do Unii Europejskiej realizowany, mianowicie zależność dominacja, czyli udział podmiotów zależnych w tym samym postępowaniu o zamówienie publiczne, które zasadnie gwarantuje uczciwej konkurencji. I dotychczas na przykład były takie właśnie rozwiązania, jak teraz tam się podnosi, że wzajemnie sobie firmy świadczył usługi, w związku z tym oczywiście, że w tym postępowaniu wygrywał najdroższy, bo pozostali po prostu nie wyrażali chęci zawierania umów, nie? Utrata wadium tylko przez jednego automatycznie powodował, że się opłacało tego typu sytuacje stosować. No i to jest, powiadam, taka dosyć ciekawa sprawa. Natomiast tak w odbiorze, jak to trafia do słuchaczy, przyznam, że udało mi się nawiązać kontakt ze słuchaczami, tak mi się wydaje, nie? Bo i zainteresowanie jest tematem i przyznam, że zrozumienie jest, nie? Bo tak prawdę mówiąc, dobrze, że wśród uczestników są i kontrolujący, i zamawiacze, i chyba wykonawcy, bo tam jedna z pań taka oburzona była na temat tych przymiarek, ale nie ma racji, bo z punktu widzenia wykonawcy, jeżeli wykonawca stosuje takie praktyki, które no, mogą być wątpliwość, czy pani stosowała takie praktyki, no to oczywiście sprawą jest, że nie jest to zgodne z ustawą. Także zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało dalej. No, ma pan swoich stałych tutaj wiernych słuchaczy. No, tak się cieszę. Ja to zawsze lubię, jak to mówię, stała publiczność do nas przychodzi, nie? Bo to znaczy, że to, co mówimy, trafia do przekonania, ale co najciekawsze, to takie daje taką ukrytą trochę satysfakcję, chociaż i gorycz, że to coś mi podnosili wtedy, jak na komisjach sejmowych tak szczytywana była ustawa i podawaliśmy, że źle będzie działać, to się okazuje, że źle działało i teraz dopiero ustawodawca, proszę zauważyć, to już rok, nie? Od prowadzenia tak zmian. Proszę państwa, teraz dopiero wykonawca wraca do tematu, który mógł być od razu załatwiony i elegancko by to chodziło. Tutaj w tych dalszych wystąpieniach Grzegorza i Łukasza jeszcze będą podnoszone sprawy, szczególnie u Łukasza, te, które źle działają, które kiedyś źle działały, potem naprawiono, dobrze działały, potem zepsuto znowu i teraz znowu wrócimy do tematu, proszę pani, żeby to dobrze działało. Więc pytanie, jaki cel miał ustawodawca? Czy to jest taka chwilowa jakaś nieznajomość prawa, czy po prostu tylko po to się nowelizuje, żeby wprowadzić zmiany, żeby trochę zamieszania było, a nie po to, żeby usprawniać, nie? Wydawałoby się, że nowelizując ustawę, to się zmierza do tego, żeby jednak ustawa stała się bardziej strawna dla wszystkich, czyli ograniczała możliwość popełnienia błędów. Nie?
I po to jest to dzisiejsze spotkanie, tak, żebyśmy mogli sobie wspólnie wyjaśnić pewne kwestie i przynajmniej przyjąć jakieś dobre praktyki do realizowania zamówień. Z naszej strony takie założenie, żeśmy poczynili i tutaj jesteśmy do dyspozycji słuchaczy przez sprawę. Super. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.